książka jako całość jest konsekwencją, czy jest skutkiem moich wieloletnich zainteresowań historią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast bezpośrednim motywem podjęcia prac nad, i pierwszym i drugim wydaniem były prace nad strategią NATO, która została przygotowana, została ogłoszona w 2010 roku. Myślałem, że podejmując studia nad strategią NATO w okresie zimnej wojny, stworzyć także pewną perspektywę porównawczą dla tych, którzy będą negocjowali i pracowali nad strategią, współczesną strategią 2010. Jeżeli idzie o drugie wydanie, uzupełniłem je o refleksję dotyczącą strategii, która została opublikowana w roku 2010, a także o przegląd kilku pozycji, które bądź to przeoczyłem, bądź pojawiły się w druku po wydaniu pierwszej edycji książki. Dlaczego taki tytuł? Siła i solidarność. W pierwszym naturalnym skojarzeniu siła i solidarność odnosi się do dwóch fundamentalnych kanonów strategii, czyli polityki i siły. Polityki, która rządzi siłą, a dzisiaj we współczesnym wydaniu strategii państwowej, moglibyśmy powiedzieć, rządzi, zarządza wszystkimi zasobami, które dla potrzeby realizacji strategii państwowej są wykorzystywane. Dziś wyruszyły oddziały niemieckie, amerykańskie, holenderskie do Turcji z najnowocześniejszym uzbrojeniem dla potrzeb i zwiadu, i rakiet, które mają chronić Turcję przed potencjalnym zagrożeniem na prośbę Turcji. Więc to jest taka ilustracja, że ta solidarność jest nie tylko solidarnością ujętą formę werbalnych deklaracji czy frazesów, tylko ona jest po prostu rzeczywistością. I jeżeli myślimy o współczesnym NATO, czy myślimy o NATO w kategoriach zmiany ciągłości na przestrzeni ostatnich 60 lat, to paradoksalnie w okresie zimnej wojny, w ciągu pierwszych 40 lat funkcjonowania NATO, tych momentów zawahania czy momentów kryzysu solidarności znajdziemy bardzo wiele. Warto tę książkę przeczytać z tego powodu, żeby się przekonać o tym, że nie powinniśmy postrzegać NATO w tych latach, kiedy byliśmy nie z własnej woli, po drugiej stronie barykady, jako takiej organizacji bezproblemowej, która była w złotym wieku, w której się wszystko świetnie działo. NATO było pełne dyskusji, pełne zwrotów, pełne obaw o swoją przyszłość czy przyszłość poszczególnych sojuszników. Druga myśl, jaka z tej książki wynika, to taka, że czasy zawsze są trudne, zawsze można podejmować właściwe wybory, ale też zawsze można popełniać istotne błędy. Pomyślałem sobie wczoraj, gdy prezydent Barack Obama wyznaczył kandydatów na sekretarza obrony i dyrektora CIA, że w różnych krajach, w Izraelu, Iranie mogą się obawiać tego, my się nie musimy obawiać, bo Robert Kupiecki zna te osoby. Powiem więcej, Robert Kupiecki zna wszystkie osoby, o których prezydent Obama mógł pomyśleć, że mogą te stanowiska zająć. Możemy z dużą satysfakcją przyjąć tę dzisiejszą prezentację, a przede wszystkim książkę czy pracę napisaną przez Roberta Kupieckiego, który jest w bardzo unikatowej sytuacji, bo nie jest tylko naukowcem, który bada rzeczywistość, który bada historię, ale od wielu lat aktywnie współtworzy tę rzeczywistość, więc daje mu to okazję nie tylko opisu, ale też i rzeczywistego wpływu i rzeczywistej wiedzy, jak i wielu osobom po prostu z pewnej odległości może brakować. Ale nie będziemy zdradzać oczywiście, co jest do końca w środku. Mam nadzieję, że nasze spotkanie wielu z Państwa zachęci do tego, żeby z tą książką spotkać się bezpośrednio. Thank you.